ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak, że nie znają Pana. Księga Ozeasza, 5 rozdział, 4 werset. Konieczność wyznawania grzechów. Ozeasz w 5 rozdziale swej księgi zwraca się szczególnie do przywódców Izraela. Ci, którzy powinni dawać przykład, stali się sidłem dla ludu. Tak czytamy w Ozeasza 5 rozdział 1 werset. Rezultat jest straszny, gdyż pogrążyli się w zepsuciu i odstępstwie. W Ozeasza 4 rozdział 15 werset Pan błagał Judę, aby nie naśladował Efraima. Na próżno. Natychmiast po ogłoszeniu upadku Efraima, o czym czytamy w Ozeasza 5:5, dodaje: pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy, upadnie też z nimi Juda. Cóż za samowola i pycha ze strony tych nieszczęsnych Izraelitów. Nie są w stanie wyznać swoich czynów, aby powrócić do swego Boga, jak czytamy w Ozeasza 5:4. Co więcej, są tak zadufani w sobie, że jak gdyby nigdy nic się nie stało, zbliżają się do Pana z ofiarami. Oczywiście nie znajdują Go, tak mówi nam Ozeasza 5 rozdział 6 werset, ponieważ obrazą dla Boga jest stwierdzenie, że ktoś wypełnia służbę Bożą bez uprzedniego naprawienia grzechów przed Nim. Efraim odkrywa swoją chorobę, jak czytamy w Ozeasza 5:13-15. Jednak zamiast skonsultować się z wielkim lekarzem, wyznając swoją winę, zwraca się do Asyrii. Tak właśnie postępuje wielu ludzi, kiedy ich sumienie nie daje im spokoju. Zamiast upokorzyć się przed Bogiem, szukają pomocy w świecie, który nie jest w stanie ich uleczyć. Konieczność wyznawania grzechów. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak, że nie znają Pana.